Dzień dobry, Anna Malinowska, zapraszam na wiadomości Lasów Państwowych. Zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza Puszczy Białowieskiej. Wykazała ona, że na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe różnorodność biologiczna jest bardzo wysoka i w niczym nie ustępuje bogactwu gatunkowemu obserwowanemu w lasach poddanych długotrwałej ochronie biernej. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach to właśnie w lasach zarządzanych przez leśników odnotowano więcej cennych gatunków roślin i zwierząt niż w lasach poddanych ochronie biernej. Wyniki inwentaryzacji zostały przedstawione na konferencji w Ministerstwie Środowiska, w której oprócz ministra Jana Szyszko uczestniczyli również dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, wiceminister środowiska Andrzej Konieczny oraz szef zespołu wielkoskalowej inwentaryzacji Lasów Państwowych Jan Tabor. Minister środowiska zdecydował o powrocie do realizacji planu zadań ochronnych w Puszczy Białowieskiej, aby zahamować degradację cennych siedlisk. Ministerstwo Środowiska przygotuje projekt ustawy dotyczącej szkód łowieckich. Ma to zrobić specjalnie powołany zespół, w skład którego weszli reprezentanci resortu środowiska, rozwoju, finansów i rolnictwa. We wcześniejszym rządowym projekcie nowelizacji prawa łowieckiego obowiązek szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań miały ponosić Lasy Państwowe. Temu pomysłowi sprzeciwili się leśnicy, ponieważ wymagałoby to zatrudnienia kilkuset osób i byłoby dodatkowym obciążeniem finansowym dla lasów w wysokości około 200 milionów złotych rocznie. Powołany zespół ma przedstawić nowe rozwiązania w tej sprawie do końca kwietnia bieżącego roku. Wiosna coraz bliżej. Jelenie już zaczęły zrzucać poroże. Gubione przez jelenie wieńce są nazywane zrzutami. Mimo że te ozdoby wyglądają imponująco i mogłoby się wydać, że zwierzęta budują je latami, to do wymiany na nowszy model dochodzi każdej wiosny. Ich zbieranie jest dozwolone, jednak należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. W trakcie poszukiwań nie wolno płoszyć zwierząt, należy także unikać ostoi zwierzyny i innych terenów objętych ochroną. Mimo że w polskich lasach cały czas przybywa zwierzyny, to znalezienie poroża wcale nie jest łatwe. Dlatego w trakcie spacerów po lesie warto uważnie się rozglądać, ponieważ nagroda jest w zasięgu ręki. Znalezione zrzuty poroża stają się własnością znalazcy. Cisy rosnące w rezerwacie Zadni Gaj zostały ogrodzone w ramach ochrony tego długowiecznego gatunku. W katowickim nadleśnictwie Ustroń, na terenie którego znajduje się rezerwat Zadni Gaj, rosną jedne z najstarszych cisów w Polsce. Tamtejsza populacja składa się z 41 drzew, które mają po około 300 lat. Pod okapem wiekowych drzew rosną cenne odnowienia naturalne cisa. Te małe sadzonki wymagają czynnej ochrony prowadzonej przez leśników. Żeby ułatwić wzrost młodym cisom, wokół nich wykaszana jest drobna roślinność i wycinane krzewy. Zostały także ogrodzone, a przy poszczególnych okazach ustawiono tablice z ich numerami. Grodzenia mają chronić siewki przed zgryzaniem przez zwierzynę. A po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową, profil Lasów Państwowych na Facebooku, a także na kanał Echa Leśne TV, gdzie Maciej Chromy w obliczach lasów pokazuje, jakie tropy widać w lasach.